Nazywam się Marcin Leszowski. W firmie Luxon LED jestem odpowiedzialny za rynek oświetlenia ulicznego. Pod koniec roku Zarząd Dróg Miejskich wytypował jedną z ulic, która była wyeksploatowana pod względem oświetlenia i przedstawiła propozycję modernizacji oświetlenia ulicznego wraz z kompletnym systemem sterowania, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie, najbardziej efektywne, najmniej kosztochłonne. I na kanwie tego pilotażu Zarząd Dróg Miejskich mógłby prowadzić dalsze badania i możliwości porównania naszego rozwiązania z innymi systemami. Jako partnera wybraliśmy do systemu sterowania firmę Apanet z Wrocławia, firma, z którą już od kilku lat współpracujemy w zakresie wspólnej oferty doboru opraw oświetleniowych wraz z systemem sterowania, która ma pewny system, niezawodny, sprawdza się w rozwiązaniach m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. System, który oferuje Apanet Green System, jest systemem otwartym i interoperacyjnym. Jest to rozwiązanie, które daje możliwość inwestorowi rozwijać ten system o inne, również otwarte systemy. Polega to na tym, że oferujemy otwarte protokoły komunikacyjne, które nie wiążą zamawiającego tylko z jednym dostawcą. Jednym z największych wyzwań przy złożeniu oferty i późniejszej realizacji tego przedsięwzięcia to był termin realizacji, ponieważ czas złożenia oferty był do 25 października, a czas całkowitej realizacji inwestycji był do 15 grudnia. Modernizowane oświetlenie uliczne musiało być na istniejącej infrastrukturze oświetlenia, czyli słupy i wysięgniki pozostawały bez zmian. Odległość między słupami była bardzo duża, daleka odległość od krawędzi jezdni i słupy były zlokalizowane tylko na jednej stronie jezdni. Na podstawie tego musieliśmy dobrać bardzo efektywne oprawy z optyką, która zapewniała nam równomierność świecenia względem normy i zapewnienie danej klasy oświetlenia w przypadku tej ulicy. W tym konkretnym przypadku ulicy Sudeckiej mieliśmy do czynienia z instalacją, która była zasilana z trzech różnych szaf oświetleniowych. Aby uniknąć kosztów, wyposażyliśmy w centralny sterownik tylko jedną szafę, a oprawy z sąsiadujących obwodów wyposażyliśmy w mostki radiowe. Założeniem miasta było takie, aby zintegrować system zarządzania ruchem, tzw. ITS, systemem oświetlenia. System jest inteligentny, wykorzystywany jest w wielu miastach, które chcą być smart. Dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy czerpali stamtąd informacje o przepływie ruchu samochodów, o natężeniu. Daje nam to wtedy dane wyjściowe do tego, żeby sterować oświetleniem, żeby to natężenie oświetlenia zbiegało się z natężeniem ruchu. Zaczęliśmy nawet współpracować i doprowadzić do tego, żeby sterownik nie znajdował się w słupie. Zamierzamy go umieścić w taki wymóg rynku w samej oprawie oświetleniowej. Jednym z wymogów dla oferentów dobór opraw oświetleniowych o ciepłej temperaturze barwowej. Ciepła temperatura barwowa jest korzystna dla środowiska naturalnego, spełnia wszystkie wymagania obecnych norm. System sterowania oświetleniem w połączeniu z najnowocześniejszymi oprawami Luxon LED może dać oszczędności rzędu 70%. Inwestycja w Legnicy jest dobrym przykładem dla innych gmin lub zarządców dróg, które chciałyby zrealizować tego typu inwestycje. A dla Zarządu Dróg Miejskich było to bardzo dobre przedstawienie się naszej firmy, z racji tego, że nie musiała wykonywać dodatkowych czynności, ingerować w zakresie realizacji inwestycji. Na podstawie krótkiego zapytania ofertowego, które dotyczyło modernizacji całościowej inwestycji, mieli dostarczony kompleksowy produkt w postaci usługi modernizacji inwestycji od A do Z.